Serdecznie Państwa witam. Dziękuję za zaproszenie już po raz kolejny na konferencję organizowaną przez tę organizację polsko-amerykańską. Dziękuję szczególnie panu Janowi Małkowi za zaangażowanie w te sprawy, które dla nas są tak ważne. Otóż temat mojego referatu to ideologiczne źródła kryzysu rodziny. A więc chodziłoby o to, żeby zastanowić się głębiej nad tym, czego objawy my doświadczamy. Więc kiedy mówimy o kryzysie rodziny, to mamy na myśli trudne warunki ekonomiczne rodziny, małodzietność, brak mieszkań, pułapkę kredytu, emigrację, która rozbija rodziny, rozwody albo niezawieranie związków małżeńskich. Wydaje się więc, że współczesna rodzina polska jest w stanie kryzysu, jakiego do tej pory jeszcze nie przeżywaliśmy. Dlatego też powstaje pytanie, czy to wynika z ludzkich słabości, czy to jest kwestia mody, że na przykład młodzi ludzie nie żenią się, czy też jest to jakiś duch czasu. Co to właściwie jest? Skąd to się bierze? Jakie są przyczyny? Najpierw może wyjaśnię dwa słowa, które tu się pojawiły. Słowo kryzys i słowo ideologia. Słowo kryzys pochodzi z greki i ono oznacza coś innego niż dzisiaj, kiedy my używamy tego słowa w języku polskim czy w innych językach europejskich. Chodzi o, po grecku, kryzys to odnosił się do umiejętności odróżniania, oddzielania, oceniania. A więc to była pewna umiejętność pozytywna. Dlatego krytyka w sensie klasycznym oznaczała nie krytykanstwo dzisiejsze, że komuś coś się nie podoba, tylko że była to fachowa wiedza, która poznawała rozpoznać wartość czegoś, w tym wypadku również wartość dzieł literatury. Zatem jeśli w sensie klasycznym kryzys rodziny, na pierwszym miejscu, co jest ważne, to będzie pewna diagnoza, czyli rozpoznanie źródeł. Gdy chodzi natomiast o słowo ideologia, to ono z kolei jest neologizmem z końca XVIII wieku i pojawiło się w okresie rewolucji francuskiej. I mówiąc tak najogólniej, chodzi o pewien program, plan działania obliczony na wielką skalę, obejmujący zarówno człowieka, jak i społeczeństwo, ale również i całą Ziemię, czy cały Wszechświat. Więc ideologia jest pewnym programem działania. Ale skąd ta ideologia się bierze? Ideologia bierze się z jakiejś filozofii. W związku z tym, żeby zrozumieć ideologię, której skutki będą antyrodzinne, trzeba odwołać się do filozofii. A ponieważ ja zajmuję się filozofią, w związku z tym właśnie pod takim kątem będę omawiał zagadnienie kryzysu rodziny. Okazuje się, że chociaż filozofia klasyczna grecka powstała z zamiarem poznania dla samego poznania, czyli był to zamiar czysto teoretyczny, poznanie prawdy, to oczywiście miała też swoje takie ciągoty praktyczne. Zwłaszcza w sferze filozofii idealistycznej. I tu przykładem może być Platon. On też jest autorem pierwszej utopii, którą zatytułował Politeia, czyli państwo. I spróbujemy w związku z tym dla przykładu pokazać, jak wygląda
filozofia, pewien typ filozofii w praktyce. Na przykładzie Platona, Tomasza Morusa, Tomasza Campanelli i jeszcze jedną ideologię na koniec dorzucimy. Tu bowiem okaże się, że nieuctwo, czyli brak porządnego wykształcenia klasycznego, powoduje, że kręcimy się w kółko, dlatego że pewne rzeczy już były sformułowane i skrytykowane. Jeżeli jednak chce się jakieś społeczeństwo otumaniać, manipulować, to przede wszystkim trzeba mu odebrać podstawowy składnik cnoty roztropności, memoria, pamięć i rozumienie. I jeżeli nie ma takiego wykształcenia w programie edukacji, które obejmowałoby filozofię klasyczną, to wyrastają pokolenia ludzi głupich po prostu. Mówię to wprost, dlatego że filozofia narodziła się jako miłość mądrości. Więc bez niej ludzie głupieją. To jest prawda brutalna. Co zrobili komuniści po dojściu do władzy? Wyrzucili filozofię. Wyrzucili logikę, w związku z tym ludzie nie umieją myśleć logicznie. I wyrzucili retorykę, w związku z tym nie umieją ani mówić, ani pisać. I mamy 50 lat ponad analfabetów. Tu jest ta groza sytuacji. Dlatego trzeba wrócić do pewnych poglądów, jakie pojawiły się dawniej, żeby zobaczyć, o co chodzi, dlaczego tak się działo. I otóż właśnie tym filozofem, który zdemontował rodzinę, był Platon. Platon zdemontował rodzinę. Tylko że na czym to polega? Że on jako filozof podawał rację tego demontażu. I w związku z tym jest taka sytuacja, że my, przyglądając się tym racjom, my możemy do nich się ustosunkować, podjąć dialog i pokazać, na czym polega błąd. I tu jest przewaga filozofii, nawet jeśli popełnia błędy. Że my możemy do tego się zdystansować. Dlatego spróbujmy przeczytać kilka fragmentów z Platona, żeby uświadomić sobie, w jakim poruszamy się świecie. Pierwsza teza, równość kobiet i mężczyzn. Mówi tak, zatem nie ma, przyjacielu, w administracji państwa żadnego zajęcia dla kobiety jako kobiety, ani dla mężczyzny jako mężczyzny. A więc jest równość, jeśli chodzi o zawody w administracji, a potem również i inne. Komunizm. Strażnicy nie powinni mieć żadnego majątku osobistego, w tym domu i śpichlerza. Własność jest wspólna. Również wspólne są kobiety. Kobiety wszystkie powinny być wspólną własnością tych mężczyzn, a prywatnie dla siebie. Żaden nie powinien mieszkać z żadną. Czyli prywatnie żaden mężczyzna nie powinien mieszkać z żadną kobietą, tylko wszystkie są wspólne. To jaka to będzie rodzina? Nie ma własności prywatnej i wszystkie kobiety są wspólne. Wspólna własność dzieci. I dzieci też powinny być wspólne. I ani rodzic nie powinien znać swego potomka, ani syn rodzica. To już jest groźne. Nie tylko, że są wspólne, ale dziecko nie wie, kto jest ojcem i matką, a matka i ojciec nie wiedzą, kto jest dzieckiem. To trzeba czytać, bo to idzie na nas. To do tego dojdzie. Sześciolatki, pięciolatki, czterolatki, a potem już od razu do żłobka po urodzeniu numer i po wszystkim. Rozmnażanie. No jak w hodowli zwierząt, bo to jest bardziej efektywne. Można dobierać lepsze gatunkowo jednostki. Pisze Platon, spośród wszystkich osobników wybieramy do rozpłodu najlepszych. Dalej. Kobieta począwszy od swoich 20 lat aż po 40 powinna rodzić dla państwa. A mężczyzna, jak minie szczytowy okres sprawności w bieganiu, powinien od tego czasu zapładniać dla państwa aż do 50 roku życia. A potem, gdy miną lata rozpłodu, może już obcować z kim mu się podoba, z wyjątkiem kazirodztwa. A jak się mimo wszystko pocznie dziecko, pisze Platon, położyć je tak, żeby nie było pożywienia dla niego. Czyli niech umrze z głodu. Upaństwowienie dzieci. I te wciąż rodzące się dzieci odbiera osobny urząd do tego celu ustanowiony, a zatrudniający mężczyzn albo kobiety, albo jednych i drugich.
bo przecież chyba i w urzędach będą pracowały kobiety pospołu z mężczyznami. Czyli rodzi się dziecko, przychodzi komisja państwowa i dokonuje selekcji tego na chłopa albo na robotnika, bo jak taki widać, że głowa mała, a za to silny, drugiego na strażnika, czyli policjanta, żołnierza, a trzeci, jak taki inteligentnie mu z oczu patrzy, to tego już szykujemy na władzę. On będzie już senatorem, posłem, ministrem. Już jest ta selekcja. W Niemczech do tej pory po 4 lata szkoły powszechnej jest selekcja, z której bardzo trudno potem się wyrwać. Są zawodówki, technika i licea klasyczne. I te licea klasyczne, gdzie jest greka i łacina, to są najtrudniej się dostać, bo z tego jest elita. Z tego jest elita. Więc oni przesunęli, ale zachowali podział selekcji platońskiej. Komisja państwowa i ona już ocenia, selekcjonuje. I ten, co wejdzie w ten tryby szkół zawodowych, on już w zasadzie nawet matury nie zrobi prawdziwej. Selekcja dzieci. I dzieci lepszych ludzi, tak uważam, będą brały i zanosiły do ochronki mamki. Do mamek, które mieszkają osobno w jakiejś dzielnicy, a gorsze gdzieś będą ukrywać. Czyli lepsze dzieci do lepszych mamek, a gorsze dzieci gdzieś tam do byle kogo. Całkowite oderwanie dziecka od matki. I oto karmienie oni tam będą dbali. Będą do ochronki sprowadzać matki, kiedy będą miały pokarm. Zwracając baczną uwagę na to i robiąc co tylko można, aby żadna swego dziecka nie postrzegła i nie rozpoznała. I wreszcie dzieci są wspólne. Te wszystkie dzieci płci męskiej będzie każdy nazywał synami, a płci żeńskiej córkami, a one jego będą nazywały ojcem. Czyli już nie ma specyfikacji syn czy córka ze względu na posiadanie tego ojca i tej matki, tylko tak jak w Rosji było, w sowieckiej, że wszyscy to wujek albo ciocia. Czyli koszarowali ludzi w blokach zaprojektowanych przez Le Corbusier, bo to oczywiście nie Rosjanie sobie wymyślili te bloki. Koszarowali w tych blokach jeden pokój bez kuchni. No i wszyscy byli albo wujkami, albo ciociami. W imię czego to wszystko? I tu na tym polega pułapka utopii i tych ideologii różnych, które mają zbawić ludzkość. W imię sprawiedliwości. Dialog Platona Państwo zaczyna się od rozmowy na temat, co to jest sprawiedliwość. I tu następuje przesunięcie akcentu. Sprawiedliwość jest to, co powinniśmy każdemu oddać w ramach państwa. W ramach państwa. Czyli budujemy państwo sprawiedliwe, to znaczy każdy będzie na swoim miejscu. I zabieramy się do tego od początku. Czyli najpierw trzeba skojarzyć odpowiednie pary, dzieci zagospodarować i będzie doskonałe państwo. Ten motyw powtarzać się będzie ciągle aż po dziś dzień. Czyli jest to polityka, której celem jest eliminacja rodziny. Ponieważ rodzina stoi na przeszkodzie zorganizowania sprawiedliwego państwa. To jest logiczna konsekwencja. I co z tym zrobić? Rodzina jest przeszkodą. Trzeba ją zlikwidować. Co na to Arystoteles, czyli uczeń Platona? Kilka jego uwag, bo cała rzecz polega na tym, że kiedy Platon przedstawiał swoje poglądy w sposób bardzo taki wzniosły, w tym momencie Arystoteles schodził do ziemi i mówił tak. Powszechna wspólność kobiet ma wiele stron przykrych. Takie zdanie, jak pociągnięcie mistrza. To jest przykre. Nie jakieś wielkie hasła czy ideały. Nie, to jest bardzo przykra sprawa, żeby mieć wspólne kobiety. I mówi, to co jest wspólną własnością bardzo wielu, jest najmniejszym otoczone staraniem. I tu już wskazuje na zagrożenia komunizmu w stosunku do własności wspólnej i do własności kobiet. O takie kobiety i o taką własność tak naprawdę nikt nie będzie dbał, czyli będą zaniedbane i rozkradane. I mówi, i jeszcze niewłaściwą dalej jest rzeczą robić porównanie ze zwierzętami.
mówić, że kobiety winny spełniać te same czynności, co i mężczyźni, bo u zwierząt samce i samice spełniają te same czynności. I lwica, i lew polują. A Arystoteles mówi, bo u zwierząt nie istnieje wcale gospodarstwo domowe, a u ludzi tak. I dlatego musi być podział ról. Taka drobna rzecz, gospodarstwo domowe, czyli jest mąż, żona, dzieci, służba, zwierzęta. I to wszystko musi być odpowiednio zorganizowane z uwagi na różne funkcje, a nie te same. Każdy z obywateli ma tedy z 1000 synów. Ci jednak nie są z żadnym z nich związani. Lecz ten czy ów jest zarówno synem tego lub innego obywatela, to też wszyscy jednakowo niewiele o nich będą dbać. Takie są uwagi Arystotelesa. Krótkie, ale jakże realistyczne. I teraz właśnie studiując poglądy Platona na temat społeczeństwa i państwa, przechodzimy do Arystotelesa i ile taki człowiek mógłby się dowiedzieć, ilu błędów nie popełniono by później. Niestety właśnie tą zmorą czasów późniejszych i współczesnych jest to ciągłe doedukowanie. W takim razie przeskoczmy prawie o 2000 lat i znajdujemy się w utopii świętego Tomasza Morusa. Został świętym ze względu na swoją postawę. Nie uległ naciskom króla, żeby król chciał mu złamać sumienie. Ta postawa była cudowna, ale dzieło Utopia, chociaż próbują je traktować niektórzy jako pewną satyrę czy jakąś ironię, no nie wiadomo, gdzie to jest napisane, że to jest satyra. To jednak musi być stwierdzone, bo inaczej to sprawa jest niebezpieczna. Tutaj nie można tak sobie igrać. No to posłuchajmy. Luźny związek z rodzicami. Jeżeli syn ma się uczyć jakiegoś zawodu, którego nie ma w domu, to przechodzi do innej rodziny, gdzie zostaje usynowiony. Czyli tak de facto związek ze swoimi prawdziwymi rodzicami już jest zerwany. Komunizm. Znowu to mamienie komunizmem, że ojciec rodziny, kiedy czegoś potrzebuje, to idzie na rynek i wszystko dostaje za darmo. A Arystoteles zauważył, że wystarczy dać człowiekowi za darmo dwa obole. To jego pragnienie posiadania więcej nigdy już nie będzie zaspokojone. I to generuje właśnie socjalizm. Nastawienie socjalistyczne. No bo jak dostał dwa, to czemu nie 15? A czemu nie 100? A czemu nie 1000? I już po wszystkim. Pojawia się gorsza jeszcze rzecz. Dopuszczalna jest eutanazja nieuleczalnie chorych. Jaka argumentacja? Przychodzi komisja państwowa i mówi do takiego człowieka, słuchaj, ty już tyle wycierpiałeś i jesteś obciążeniem dla innych. Lepiej pożegnaj się z życiem sam, a jak nie, to my ci pomożemy. Taka jest argumentacja. I jeśli chodzi o małżeństwa, dopuszczalne są rozwody. Kiedy? Jeśli jedno z małżonków dopuści się cudzołóstwa lub, to jest bardzo chyba życiowe, zachowuje się w sposób niemożliwy do zniesienia. Nie idzie wytrzymać już. To tak pół żartem, pół serio. Ale zwróćmy uwagę, że to są już utopie chrześcijańskie. Oczywiście sama chrześcijańskie w tym sensie, że pochodzą od chrześcijan. A więc mamy utopia, bo to jest w sumie pierwsza de facto utopia jako nazwa, bo to właśnie Tomasz Morus wymyślił to słowo neologizm na podstawie greckiego połączenia słowa u jako negacja, nie, a topos to miejsce. Czyli jakby nie ma takiego miejsca, nie ma takiego państwa, świata. Wymyślamy je tylko. Ale właśnie po co wymyślamy? Żeby to był najlepszy ustrój państwa. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, państwo, że tym odniesieniem jest państwo. To państwo ma być najdoskonalsze. Ma być najlepszy ustrój. A ludzie, na ile pasują, to dobrze, a jak nie, to nie. O to chodzi, jest to przesunięcie akcentu, przesunięcie podmiotu. I kolejna utopia, Tomasz Campanella, Miasto Słońca, nazwa porywająca. I znowu, równość kobiet i mężczyzn. Mężczyźni i kobiety noszą ten sam prawie ubiór,
jak się dzisiaj spaceruje po mieście, policjantki, strażniczki miejsce, nie rozpoczyna z tyłu, jak się idzie, czy to chłop, czy to kobieta. Dokładnie jak u Campanelli. Przystosowany do rzemiosła wojennego. Ten sam strój noszą i kobiety, i mężczyźni. To jest 1602 rok. Z tą tylko różnicą, że u kobiet płaszcz sięga niżej kolan, a u mężczyzn zaś do kolan. Po tym poznamy, czy to kobieta, czy mężczyzna. Koedukacja. Chłopcy i dziewczynki razem się uczą w szkole, pobierają te same nauki. Wspólność kobiet i mężczyzn. Mają wspólne domy mieszkalne, sypialnie, łóżka i wszelkie inne niezbędne rzeczy. Ale żeby było weselej, co 6 miesięcy kierownicy wyznaczają, kto w jakim kręgu będzie spał. Kto w pierwszej sypialni, a kto w drugiej. Każda z nich jest oznaczona literami na odrzwiach. Czyli są kierownicy państwowi, którzy mieszają towarzystwo. Rozmnażanie. Rozmnażanie traktują jako sprawę religijną, mającą na celu dobro państwa, a nie jednostek. Ciągle to państwo wchodzi. W tym względzie należy władzom okazywać posłuszeństwo. Czyli to władza decyduje o tym, kto z kim będzie się rozmnażał. Nawet władza o tym decyduje, kto jakie będzie miał imię. Jest od tego specjalny urząd nazwany metafizykiem. Metafizyk nadaje imiona dzieciom. Jaki był tytuł tej utopii? Miasto Słońca brata Tomasza Campanelli to jest dialog o Rzeczypospolitej, który zawiera ideę reformy społeczności chrześcijańskiej zgodnie z obietnicą przez Boga uczynioną świętej Katarzynie i świętej Brygidzie. A więc uwaga na różne dzieła chrześcijańskie. Co to znaczy chrześcijańskie? Czyli widzimy to cały czas społeczeństwo albo państwo. I w tym momencie nie trudno zauważyć, że jesteśmy w systemie totalitarnym, zgodnie z definicją już przytaczaną poprzednio Mussoliniego. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. To jest dokładnie to. To są te utopie Platona, Morusa i Campanelli. I wreszcie jeszcze jeden krótki cytat. Zniesienie rodziny. Nawet skrajni radykałowie oburzają się na ten haniebny zamiar komunistów. Na czym opiera się współczesna rodzina, rodzina burżuazyjna? Na kapitale, na dorobku prywatnym. Rodzina burżuazyjna zniknie naturalnie wraz z zanikiem tego swego uzupełnienia, a jedno i drugie przestanie istnieć ze zniknięciem kapitału. A więc proszę Państwa, żeby zniszczyć rodzinę, trzeba odebrać jej własność. Jak nie będzie miała swojej własności, rozpadnie się. Więc jeżeli dzisiaj pytamy o to, dlaczego rodziny polskie są biedne, albo właściwie nie tylko nic nie mają, są zadłużone, jeżeli coś mają, to długi, to znaczy, że realizowany jest program właśnie tej ideologii. Odebrać własność, zubożyć, to i rodzina się rozpadnie. Czyli nie zawsze trzeba walczyć z rodziną wprost, można pośrednio i tu mamy taką podpowiedź. Również w ramach tej ideologii chodzi o to, żeby wychowanie domowe zastąpić wychowaniem społecznym, czyli państwowym. Dzięki temu wyrwie się młodych ludzi spod wpływu rodziny, wychowawczego wpływu rodziny i wprowadzi się je pod skrzydła szkoły państwowej, gdzie skrzydła stają się de facto pazurami. Dalej, komuniści, chcecie wprowadzić wspólność żon. Wrzeszczy nam chórem cała burżuazja. Odpowiedź. Komuniści nie mają potrzeby wprowadzić wspólności żon. Istniała ona nieomal zawsze. A więc, jednym słowem, wszystkie kobiety to prostytutki. Taki jest tego wniosek. To są fragmenty manifestu partii komunistycznej 1847-48. Karol Marx i jego bliski współpracownik Fryderyk Engels. Dokładnie, te elementy utopii, jakie pojawiały się wcześniej, tutaj wracają, tyle że one są już przedstawiane z tym takim właśnie pazurem lewicowym, takim już mocnym, takim, że od razu drapie. Znaczy to, co jest teraz w tej polemice
jaka jest narzucana, czy w tej narracji, byśmy powiedzieli, ze strony władz, to jest, że wszystko to, co dobrego, od razu jest drapane. Oni taki styl stosują. To znaczy, że ośrodki propagandy ocalały, jeśli chodzi o te przemiany 89 roku, i te ośrodki propagandy całej socjotechniki w dalszym ciągu funkcjonują, bo to jest ta metoda. To jest dokładnie ta metoda, jaką oni stosują od ponad 150 lat. To jest to samo źródło, ten sam mózg tam pracuje. Dlatego, proszę Państwa, musimy uświadomić sobie rzecz fundamentalną. Na czym polega nieporozumienie? Otóż nieporozumienie polega na popełnieniu tego, co Jan Paweł II błogosławiony nazwał błędem antropologicznym. To znaczy w encyklice Centesimus Annus, czyli w stulecie encykliki Leona XIII. Chodzi o to, że no kto jest kim tutaj? Zaraz, to podmiotem jest człowiek ten oto, czy to społeczeństwo, czy państwo jest podmiotem? Tu jest ten spór. Jeżeli podmiotem jest państwo albo społeczeństwo, to znaczy, że człowiek jest tylko cząstką państwa i to cząstką nieistotną, dlatego że można go wyeliminować. Jest częścią zamienną, jest przedmiotem. Ponieważ tym podmiotem, który ma swoje bezwzględne prawa, jest państwo albo społeczeństwo, ale nie człowiek. W związku z tym mamy do czynienia z zupełnie inną wizją człowieka w przypadku Platona, w przypadku Morusa, Campanelli, Marksa, Engelsa, aż po dziś dzień, z tą wizją człowieka jako osoby, która pojawia się w ramach chrześcijaństwa. To jest ta diametralna różnica, ponieważ w ramach chrześcijaństwa mówimy o tym, że człowiek jest osobą, to znaczy człowiek jest podmiotem, który posiada określone prawa, niezbywalne, natomiast państwo i społeczeństwo to jest byt relacyjny, to są relacje między ludźmi. I chociaż człowiek nie może żyć i rozwijać się bez społeczeństwa, ale to nie oznacza, że jest im podporządkowany. To właśnie państwo i społeczeństwo jest podporządkowane temu, żeby człowiek mógł żyć, prawo do życia, i żeby mógł się rozwijać, czyli musi mieć prawo, środki na to, żeby poznać prawdę i się nią dzielić. Jeżeli nie będzie miał takich środków i takiego prawa, to mamy do czynienia znowu z państwem totalitarnym. Czyli to jest ta istotna sprawa, proszę Państwa, że musimy uświadomić sobie specyfikę unikatowej właściwie cywilizacji łacińskiej, jaką reprezentuje, jaką utworzył, jaką reprezentuje Kościół katolicki. Gdzie już nie chodzi o tym, żeby mówić w kółko o rodzinie, tylko żeby sobie uświadomić taką rzecz, że rodzina jest w pierwszym rzędzie najbardziej personalistycznym środowiskiem ochrony praw i rozwoju człowieka jako osoby. Jedynym i nie do zastąpienia. Najprostsza rzecz, proszę Państwa. Mogą być specjaliści, którzy rozpoznają lepiej od rodziców uzdolnienia dzieci, czy pomogą się rozwijać. Tylko chodzi o inną sprawę, że to dziecko, ten jako człowiek, jako osoba, tylko ze strony rodziny ma ten niewyczerpany i nieustający przepływ miłości. Przecież nawet jeżeli nauczyciele podchodzą z zamiłowaniem do swoich uczniów, to jak długo? Jak długo? No jest nauczyciel, który uczy miesiąc, drugi rok, może dwa i się zmienia. I tych dzieci, tych uczniów masz potem setki. To wszystko są środowiska niezbędne, ale dopełniające. Natomiast matka czy ojciec kochają swoje dzieci do końca życia. Nie da się zastąpić miłości rodzicielskiej żadną inną miłością. Nie da się po prostu. I dlatego ci, którzy pełnią tak zwane zawody misyjne, powołania, właśnie dlatego, że są one skierowane na dobro człowieka, to muszą o tym pamiętać, że to tylko dopełnia tę miłość i tę atmosferę, jaka pozwala człowiekowi żyć i wzrastać jako osobie. I stąd właśnie, kiedy czytamy dokumenty Kościoła katolickiego, to widzimy tę delikatność, z jaką podchodzi czy Stolica Apostolska, czy papież do problemu rodziny. Chociaż taki fragmencik. Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości,
Pragnie znieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartość małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni. Tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. A więc widzimy tu moment taki, że w totalitaryzmach państwo chce zastąpić rodzinę i ją zlikwidować. Natomiast w przypadku Kościoła jest wyjście naprzeciw rodzinie, żeby jej pomóc, żeby ją utwierdzić, że to, co robi, jest dobre, żeby się nie zrażała przeciwnościami. W obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadom tego, że dobro społeczeństwa, jego własne, związane jest z dobrem rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wiążący swoje posłannictwo głoszenia wszystkim zamysłu Bożego dotyczącego małżeństwa i rodziny. A więc to jest jakby potwierdzenie, że miejsce rodziny jest nie do zastąpienia i jest ostatecznie związane z planem Bożym, bo to jest właśnie perspektywa teologiczna. Czyli mamy jakże odmienne podejście. Z jednej strony Kościół katolicki, który staje w obronie rodziny właśnie z uwagi na to, że jest to miejsce nie do zastąpienia, które zapewnia człowiekowi bezpieczeństwo, możliwość przeżycia i możliwość rozwoju, a z drugiej strony różne sępy, które szaleją wręcz po to, żeby rodzinę rozbić, a człowieka porwać. I jeśli nie będzie im pasował do ich idei, to go rzucą w przepaść, tak jak w Sparcie zrzucano dzieci, te noworodki w przepaść, gdy były herlawe. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że człowiek transcenduje biologię i społeczeństwo jako osoba. Co to znaczy? Przekracza. Człowiek jest w biologii, jestem w ciele, ale jestem ponad ciałem. Jestem czymś więcej niż moje ciało. Dlatego nie mogę być zredukowany do wymiaru czysto biologicznego, tak jak to się dzieje pod wpływem ideologii ewolucjonizmu. A z drugiej strony, chociaż jestem z tak wielu stron zależny od społeczeństwa i potrzebuję społeczeństwa, ja transcenduję społeczeństwo. To społeczeństwo ostatecznie nie ma służyć. I ja, będąc członkiem społeczeństwa, ale to wszystko jest dla nas. Dla nas są wszystkie instytucje, jakie dzięki społeczeństwu w państwie mogą powstać. Natomiast jeżeli ten cel zostaje przesunięty na dobro państwa, administracji, partii, to mamy do czynienia z ustrojem zwyrodniałym. Dlatego też, jeżeli mówimy o kryzysie rodziny współczesnym, to bez odwołania się do podstawowych źródeł tego kryzysu, a więc fałszywej filozofii i zgubnej ideologii, nie jesteśmy w stanie pokonać tych trudności i rozpocząć jakiejkolwiek akcji. To będą akcje tylko doraźne. System trzeba zmienić. A więc również konkretnie partię polityczną, która narzuca tak skrajnie lewicową ideologię, która jest bardziej lewicowa, jako nowa lewica, niż partia komunistyczna z okresu PRL-u. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Ta partia, która rządzi, a składa się to już nie wiadomo z czego, to już tam są różne elementy składowe i ruskie, i pruskie, i jakiekolwiek, ale chodzi właśnie o to, że to jest kierunek nowej lewicy groźniejszy niż z tej starej lewicy, ponieważ jest zamaskowany. I trzeba to zrekonstruować, zobaczyć wyraźnie, na czym to polega. I takim papierkiem lakmusowym jest pytanie o status rodziny w tym państwie obecnie rządzonym przez nową lewicę. I status rodziny jest taki, że wszystko zostało rozwalone. Wszystko, dokumentnie. Bo nawet komuniści nie doszli do takiego poziomu jeszcze, żeby legalizować związki homoseksualne i żeby im przekazywać dzieci. Nawet oni do tego nie doszli. Tu nie trzeba wielkich idei. A własność? No własność to jest nie tylko moja prywatna własność, ale to jest własność państwa. Czyli to jest taki dług, jakiego do tej pory nie było, a który staje się obciążeniem każdej rodziny. Proszę Państwa, jest to, czy wprowadzanie ukrytej eutanazji, czy przymierzanie się ciągle do aborcji. Przecież oni są bardziej dzicy od neandertalczyków. Proszę Państwa, oni są bardziej dzicy od neandertalczyków. Nie wierzycie Państwo? Proszę posłuchać.
To już nieżyjący ksiądz profesor Piotr Lenartowicz zajmował się bardzo znakomite rzeczy na temat tych wszystkich fałszerstw ewolucjonizmu. Posłuchajcie. Bezzębny i niepełnosprawny Neandertalczyk. Odkryty. Wiek datowany sprzed 50 tysięcy lat. Odnaleziony w grocie La Chapelle-aux-Saints. Był przez wiele lat otoczony opieką, bez której nie mógłby przeżyć, a po śmierci złożony w grobie. To kto stoi wyżej? Neandertalczyk. Uczmy się od Neandertalczyków. Dziękuję bardzo.